dzisiaj będzie sprawdzenie. Paweł pierwszy raz na budynek. Nie, nie pierwszy raz. Kiedy ostatni raz biegłeś? Jakiś czas temu. Ale biegłem. Raz w życiu nigdy pewnie. Nigdy się nie zatrzymałem. Zobaczymy dzisiaj. Dzisiaj zbierają dary. Jest taka ekipa. Będzie nas pięknie. Piękna banda. Au! Pięknie, pięknie. Wstał pierwszy raz. Startujemy zaraz. Ty poznajecie tego koksa? Ty patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ty! To już nie jest ten Dawid co kiedyś. To był Dawid, kurwa, teraz to jest... To jest Dave. Patrzcie na ten żebrowy, kurwa. Dawaj, sprint, końcówka. Dawaj, pajączki. Ogień, ogień, ogień. Dobra, większość na górze. W trójkę na górze byliśmy pierwsi. Super, no dobra. No. Kolega, kolega nas wyprzedził jeden. Zobacz to, Mr. Miyagi. Nie, Raiden. Raiden. Oglądaliście tego? Mortal Kombat? On naprawdę istnieje. Dawaj, dawać końcówa! Trochę mu się utyło, ale istnieje dalej. Dawno, do końca! Dawno nie grał żadnej roli. Motywacja! Dawać, dawać! Ładnie, ładnie. Półtorej godziny. Nie, dziewczyny były pierwsze, kurwa. Dawać, chłopaki, dawać końcówka! Pięknie! Jest dobrze. Widać, to zapierdala, kto nie... A jak? Ja się nawet się nie spodzieliśmy. Dawać, chłopy, dawać! Dawać, ładnie! Patrzcie na Piotrka, wbieg tak, nie dość, że w klapkach, nawet się nie spocił. W bluzie, bo mówisz, że zimno było rano. Widzisz, Dawid? Ty patrz i się ucz. Całe życie w podróży, a forma najlepsza z was wszystkich. A jeszcze fajki kupił, wypalił dwie po drodze. Super było. Fantastycznie. No jesteśmy. Big Buddha zaliczony. Powiem wam tak, że tak lekko jak się dzisiaj biegło, to mi się jeszcze ani raz chyba tu nie biegło na Buddę. Normalnie mieliśmy taki fajny peleton, w trójkę biegliśmy. Chłopak jeden nas tak bardzo motywował, bo jakby chciał, to nam uciekł bardzo. Ja. No też. No, ale fajnie było. Naprawdę chłopak dobrze. Jeden, Paweł. Trening zaliczony. Teraz wybieramy się na punkt widokowy, znaczy najpierw obiadek, później ze wszystkimi na punkt widokowy, żebyście zobaczyli Summit Viewpoint. Bardzo wam polecam. Jest około, macie tam półtorej, czasem godzina, czasem półtorej, zależy jak z miejsca jedziecie. Ale naprawdę warto odwiedzić. Można na miejscu sobie wziąć łódkę, popływać, popłynąć na Jamesa Bonda. Fajna sprawa, naprawdę. A jak będziecie chcieli wycieczki, będziecie na Phuket, odzywajcie się do mnie albo do Pawła, albo zapraszamy was w ogóle na profil Polacy na Phuket. Tam załatwiamy na wszystkie sprawy, na Instagramie dokładnie. Mamy... Co? Gdzie? A, są, no. Podaj łapę. Nie. Na pewno. Ekipa dopisała. Nie, no nie. Kurwa. Się naoglądał Green Street Hooligans. Po Big Budzie. W pięknym miejscu. Śniadanko. Z ekipą. Piękne miejsce. Jakby ktoś pytał, to Friendship Resort się nazywa. Na Rawaji. Dobra, jesteśmy z ekipą i jedziemy. Summit Viewpoint.
dzisiaj muszę wam powiedzieć o dniu, który zmienił moje życie i to całkowicie. Parę dni temu minęły właśnie 4 lata, odkąd wrzuciłem swój pierwszy filmik na YouTube. Siema wszystkim, przyjechaliśmy właśnie na strzelkę. Nazywają takie walki na piasku, które tu Rosjanie organizują. Idziemy właśnie popatrzeć, jak to wygląda. Następna walka w MMA. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak to wszystko zmieniło. Powiem wam tak, nigdy nie planowałem być youtuberem. Dla mnie to było zawsze takie totalnie dziwne. Raczej YouTube'a kojarzyłem, bo ja wcześniej też nie oglądałem za dużo oczywiście. Zawsze to raczej kojarzyłem z dzieciakami, które grają w gry. I to wiecie, z takimi typowymi nerdami albo jakieś grubasy, to siedzą przy tym i tylko grają. Tak sobie to wyobrażałem. Ale po wyjechaniu do Tajlandii w 2018 roku, jak zdecydowałem się, że wyjeżdżam całkowicie, przeprowadzam się tutaj, stwierdziłem, że coś trzeba robić. Z racji tego, że w Tajlandii nie można podjąć pracy, to musiałem coś wymyślić. Pierwszym punktem, który był, to było założyć kanał z moją ex-dziewczyną, z którą tutaj aktualnie wyjechałem, ale my nie mieliśmy bladego pojęcia o tym, co i jak się robi. To było wtedy na maksa śmieszne, ze względu na to, że naprawdę zrobiliśmy chyba 2 filmy tylko. Totalnie nie wypał. No i później poznałem Borysa Majkowskiego. Borysa, który pomógł mi założyć kanał Podróże Wojownika, który wymyślił tą nazwę i który polecił mnie w pierwszym filmiku, który nagraliśmy, jak był to film ze strzelki. Startujesz ty? A dzisiaj raczej nie. Dzisiaj raczej nie. Nie. Zobaczymy. Ja mam dla was misję. Pająk właśnie zakłada swój kanał. Chodźcie, subskrybujcie. Jeżeli pająk dobije do ilu? 5000. 5 koła. 5000 i walczę na następnej edycji. Jeżeli pająkowi wejdzie 5 koła na subskrypcji, tylko musicie się spieszyć, to walczę na kolejnej edycji i skręcimy z tego materiał. A może nawet zrobimy z tego relację na żywo u niego na kanale i byście mogli zobaczyć na żywo jego poczynania tutaj, w tym oto ringu. To Borys to wymyślił i dlatego mu bardzo, bardzo jestem wdzięczny. A to było tak, że siedzieliśmy po lekcji boksu, po jednej klasie i było tak, no w sumie lubisz podróżować, lubisz się bić, to może niech będą podróże wojownika. Ja powiedziałem, idealnie. No i tak powstał kanał Podróże Wojownika. 14 stycznia, 4 lata temu dokładnie, czyli 2019 roku, otworzyłem kanał. Pierwszy filmik wrzuciłem chyba 2 dni później, jakoś mniej więcej tak to było. I wtedy się zaczęło wszystko. Później wrzuciłem kolejny filmik z Borysem, później miałem swoją walkę w Muay Thai, która miała bardzo, bardzo dobre wyświetlenia. Siema wszystkim. Jest 12 lutego, mamy fight day. Przed chwilą wstałem, także widać po moich oczach, że zaspany jeszcze jestem. Dzisiaj pożywne śniadanko. Zegarki! Później jakiś wywiad z Mateuszem Gamrotem. Jest ze mną Mateusz Gamrot i Krzysiek Kłaczek. Kłaczek! Bo ja mam kolegę, się nazywa Krzysiek Kłaczek. No mam, no. Chyba dużo takich ludzi ma takich kolegów, bo często mnie mylą. Ale to tak się zdarza. Siema, jest ze mną Mateusz Gamrot. Witam, siemano. Krzysiek Kłaczek. Siemano. Pierwsze pytanie, jak się trenuje w Tegerze? I jakoś to zaczęło iść. Bardzo powoli, bo powoli, ale jakoś szło. Później ruszyłem po swoją pierwszą podróż. Było to 15 krajów Azji. I wtedy kanał wybuchnął totalnie.
Siema wszystkim. Właśnie zaczynam swoją wyprawę po Azji i na samym początku chciałbym wam powiedzieć, jak będzie wyglądała. Będę w podróży ponad 3 miesiące, dokładnie 3 miesiące i 1 tydzień i już wam pokazuję, jak będzie wyglądała. Jestem dokładnie na Phuket. Z Phuket lecę do Kuala Lumpur. Następnie z Kuala Lumpur lecę na Filipiny, do Manili. Z Manili na Palawan. Z Palawanu wracam z powrotem do Manili i lecę do Japonii. Ląduję w Osace, zostaję parę dni, lecę do Tokio, z Tokio lecę do Seulu. Z Seulu zostaję, wiadomo, parę dni, następnie lecę do Hongkongu, będę starał się dostać wizę do Chin, gdzie i chcę wjechać do, jak to się nazywa tutaj? Dobra, mniejsza z tym teraz, bo tutaj jest słabo to napisane. Z Hongkongu następnie polecę do Wietnamu, do Ho Chi Minh, czyli starego Saigonu. Kupuję tutaj motor, cały Wietnam do Hanoi. Chcę przejechać na motorze, po drodze oczywiście zwiedzając. Poświęcę na to około 3 tygodni. Następnie wjeżdżam do Laosu. I oto moja pizza z grzybkami. Hu. Ale będzie. Ale trzad. Miazga, co tu się dzieje? Uwierzcie, że to co wam pokazałem, to ja widziałem to 10 razy piękniej. Albo 100 razy piękniej. Dalej jest pięknie. Tutaj jeszcze druga strona tego. No i cały czas się coś dzieje na tym moście. Jeszcze dodatkowo się tak fajnie rusza. Wiecie, jak to było fajne dla chłopaka, który w ogóle... Powiem wam tak, moim spełnieniem marzeń wtedy było, żeby z YouTube zarabiać tyle, żeby mi było stać po prostu na zwykłe życie w Tajlandii, albo żebym sobie mógł podróżować właśnie. Pamiętam, jak po 6 miesiącach chyba miałem swój pierwszy milion wyświetleń, byłem tak podjarany, mówię, milion osób zobaczyło moje filmiki. Dla takiego, wiecie, początkującego twórcy to było coś niesamowitego. W pierwszym roku udało mi się chyba nazbierać 57 tysięcy subskrybentów, a dokładnie po roku i 5 miesiącach miałem 100 tysięcy subskrybentów. Wiecie, jaka to była ekscytacja? Ja zrobiłem po prostu coś, o czym nigdy nie marzyłem. W ogóle nie sądziłem, że mi się to uda. A wtedy to zrobiłem. To było niesamowite, serio. Do dzisiejszego dnia udało mi się uzbierać 288 tysięcy subskrybentów i moje filmiki miały już 76 milionów odtworzeń. Bardzo dobrze to idzie, na serio bardzo, bardzo dobrze, dlatego wszystkim wam za to dziękuję. W ciągu tych 4 lat moje życie zmieniło się totalnie. Jak wyjeżdżałem do Tajlandii, naprawdę miałem tak mało pieniędzy na przeżycie, że musiałem sobie radzić. Za na początku 2,5 tysiąca złotych miałem miesięcznie do wydania. Miałem także skuter, miałem swój, bo miałem kupiony. Za mieszkanie płaciłem około 1200 zł. No i reszta szła praktycznie na jedzenie. Gotowałem w domu, żeby było jak najtaniej. Kupował się ryż 10-kilowy, dwie piersi z kurczaka, do tego jakiś sosik miałem z Polski, takie pomysły na... No i cały czas się to samo jadło. I tak było. Początki w Tajlandii były bardzo, bardzo ciężkie. I w porównaniu do tego, jak jest teraz, to powiem wam tak, że życie jest tak nieprzewidywalne, tak się wszystko zmieniło na plus, a to dopiero początek, bo moim celem jest milion subskrybentów. Chcę to zrobić jako pierwszy podróżnik w Polsce i myślę, że mi się to uda, bo stwierdziłem, że jak w ciągu 4 lat osiągnąłem to, co mam teraz, to czemu ma mi się nie udać miliona? Na pewno mi się uda, z waszą pomocą oczywiście, także od razu dziękuję wszystkim tym, którzy są na tym kanale. Ci, którzy są od samego początku, to już w ogóle to jest dla mnie totalny kosmos, że mimo tego wszystkiego wytrzymaliście tyle czasu. No, dzięki, naprawdę dzięki, że oglądacie. Ale to jest pięknie. Same viewpoint nazywa, jak będziecie na Phuket, naprawdę warto tu przyjechać. Jechaliśmy teraz z Bang Tao, dokładnie godzinę 10 chyba, albo godzinę 15. No ale jest naprawdę warto. Dodatkowo później bierzemy sobie łódkę i jeszcze tam sobie wszędzie popływamy. Tam kawałek stąd jest James Bond. Fajne miejsce.
wasting money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll say. Powiedzieć, ile zwiedziłem krajów w ciągu tych 4 lat, odkąd podróżuję, odkąd nagrywam na YouTube. Ale szczerze mówiąc, nie wiem. Serio. Nagrałem ponad 1000 filmów. Tak jak wam mówiłem, 76 milionów wyświetleń już miały. Co jest niesamowitą rzeczą, naprawdę. Bardzo, bardzo się cieszę. Po drodze wiele różnych fajnych sytuacji, wiele osób poznanych. Bardzo dużo osób mi pomogło oczywiście i cały czas mi pomagają. Wielu znajomych i kolegów poznałem, z którymi mam cały czas kontakt, z którymi się koleguję. Podróże naprawdę bardzo dużo mi dały. Bardzo. Dodatkowo dostałem się później do Fame MMA, w Prime walczyłem, także też można było się pokazać też gdzie indziej. No, śmiało naprawdę po tych 4 latach mogę powiedzieć, że YouTube zmienił moje życie. I to totalnie. Zmienił je na takie dobre, że szok. No i rok temu poznałem Alę, z którą teraz cały czas podróżujemy i bardzo się cieszę. Powiem wam szczerze, że dużo lepiej podróżuje mi się z nią, niż jak podróżowałem sam. Serio. Zawsze lubiłem podróżować sam. Dla mnie to było po prostu coś takiego, że jadę sam z plecakiem, robię co mi się podoba, poznaję ludzi, wszystko i tak dalej. Ale po paru latach to już trochę się nudzi. Już jednak fajnie mieć kogoś, z kim można sobie popodróżować i z kim się tym cieszyć przede wszystkim. I teraz mam. Kupa w komplecie. Patrzcie, jak ktoś ma, zamówił sobie. Są taksówki. Coś chyba bogaci turyści przyjechali. Widzicie, są draziutkie. Pamiętajcie, że cena to 1500 tajskich watów. Żebyście więcej nie płacili. Tu jest nasz driver. Teraz każdy z was chce podbierać? Przychodzi na kontur. Mamy lekki problem. Z każdej strony się tu woda wlewa. Już jest tyle wody tam na dole. Patrzcie, jak wszędzie zmaga. W razie czego? Nie, podobno ma być bezpiecznie. O, tu to leci mocno. Godzinę chyba się cała łódka nie napełni. Miejmy nadzieję. Ale fajnie, warto tutaj przyjechać na ten punkt widokowy, a później sobie wziąć łódkę za 1500 i popływać. Widoki. No i tutaj jest James Bond Island. Tutaj kręcili urywki. Nie schodzimy na ląd, tam na plażę można zejść, ale zejście to 400 tajskich watów, bo to jest park narodowy. Ale jak przyjeżdżacie na wycieczkę, która oczywiście pomagamy w organizacji, jak coś tu się odezwicie na Polacy, na Phuket, no to wtedy się tam schodzi. Patrzcie, co nas goni. Musimy uciekać. Bo tak leje, że szok. Patrzcie, tutaj jaskinia, drabinkę ma ktoś zrobioną. Jest ktoś wchodzi. Już się zaczęło. Ale leje. Góry już nie widać. Fajna
fajna pogoda. Zeszliśmy z łódki, ale coś tak w dupie, że szok. Leje, nie zapowiada się, żeby przestało. A mamy godzinę 15, w takich warunkach pewnie z godziny 30 albo więcej. Godzina 20 dopiero przestał padać. Zlitował się nad nami pan, pojechał nam po pelerynki. I tak zakładamy, bo ta ulewa i poszła w stronę Phuket. Także na pewno nas dorwie po drodze jeszcze raz, a ma raczej my ją. 3 godziny zostaliśmy. A teraz jest tak ślisko, że trzeba naprawdę jakoś wrócić. Ala właśnie mi pisała, że wracały z plaży, widziała 7 wypadków skuterów. Polo mi teraz też mówił, do którego oczywiście bardzo zapraszam na kanał, Piotr Polo Przybarski. Piotrek musi mieć stówę już niedługo. No mówi, że widział 2, jak wracał z Big Buddy. Także trzeba ostrożnie naprawdę jechać. Masakra. Fajne te skutery wodne. Fajnie. No. Tylko... Niby pelerynka jest, a już mi tak po plecach cieknie wszędzie. Cały czas jedziemy z tą chmurą. Cały czas leje i tylko... Mówię tak, 15 km, może zaraz przestanie. 30, może przestanie. 45, może przestanie. Mówię, może na Phuket będzie super, już tam bliżej chaty. Cały czas jedziemy w tej chmurze. Non-stop. Gotowi wszyscy? Jedziemy deszcz. Jedziemy. Zaczynamy kolejny dzień obozowy. Mamy dzisiaj gości nowych. Dawaj, Paweł. Pokaż sponsorów jeszcze. Poczekaj. Dziękujemy oczywiście wszystkim sponsorom, którzy wsparli nasz obóz. A jeśli ktoś z was chciałby dołączyć do jakiejś kolejnej edycji, to zapraszamy. Dawaj, Przemuś. Złamany nos, żeby tak. Już nie ćwiczyć. Tak, nie wytrzymał tempa z nami. Dobra wymówka. A na Big Buddy wjeżdżał wczoraj skuterem. Sam rok go za zakrętem pod morzu. Jak kiedyś zrobisz taki czas jak ja na Big Buddy, to będziemy gadać wtedy. Skuterem nawet nie znam. Nie przychodzi skuterem, nie? Nie ma. Dobra. Najszybszy ze wszystkich. Skuterem się przebijamy. Łap! Dawaj! Ładnie! Nie ma lekko! Jest mój champion! Zrobiliśmy z niego bestię, chłopa nie poznacie! Nie, mordo, żartowałem! Widzicie, nawet teraz ja mam u niego przerąbane! Muszę uważać, co mówię! To już prawie ostatni trening. Jutro o 10 mamy tak całkiem totalny i powiem wam,
że to tak szybko minęło. Naprawdę, te dwa tygodnie tutaj nam tak przeleciały szybko, że ja dzisiaj nie trenuję. Wczoraj jak wracałem, miałem pelerynkę, dwie godziny lało, cały czas poza zalewa. Nie skomentuję już tego. Takie ulewy to ja nie pamiętam, odkąd naprawdę byłem w Kostaryce w lasach deszczowych. To wczoraj było to samo. Aż mi się to przypomniało, jak jechałem po drodze, bo tam tak samo po mnie lało właśnie. Że było mocno, mocniej i najmocniej i znowu mocno i tak, takie fale były. Ale mniejsza z tym. Dzisiaj jeszcze wieczorem robimy sobie wypad na patok. Chłopaki jeszcze nie widzieli ping-pong show i różne takie rzeczy, które chcieliby zobaczyć. Także całą ekipą idziemy wieczorem. No a ostatni trening jutro już. Po wszystkim. No a właśnie, dokończyć to, że nie trenuję. Dlaczego? Ze względu na to, że jak miałem pelerynę, miałem tak założone, że po plecach mi leciała woda. Mnie tak zawiało, że mam cały bok tak zawiany, że nie mogę się ruszyć po prostu. Muszę i zaraz pozyskać jakąś maść rozgrzewającą albo coś, żeby mi to puściło, bo mnie masakrycznie boli po prostu. Ale cóż, trudno. Jednego treningu nie zrobiłem, ale jutro zrobię na pewno, bo jutro zostanę. Ale ten obóz się fajnie udał. Wariacina! Powiem wam, że mieliśmy tak mocną, tak fajną ekipę naprawdę mieliśmy. Do treningów mało imprezowali teraz, bo ostatnio to bardzo dużo napadło, ludzie spędzali czasu. Naprawdę było spoko. Kolejny obóz, startujemy 5 lutego do 19. Miejsc niestety nie ma, mamy full. Zanim uzbieraliśmy na ten, to na tamten był full. A później w marcu od 12 do 26, ale nie w tym miejscu, będziemy tam, gdzie był pierwszy obóz, czyli będzie typowy Muay Thai. A tutaj prawdopodobnie albo wrócimy w kwietniu, albo dopiero w czerwcu. Piotrek, gdzie jedziesz teraz? Do Indonezji. Jeden film będzie, nie mam mówić, ale... Dzisiaj. Tak. Jadę do Indonezji, lecę na Sumatrę, do dżungli. Na jakieś 2,5 tygodnia. A później do... Wracam do Tajlandii, dokończyć książkę. O, to wracasz tu jeszcze, co? Tak, nie wiedziałem nawet. Samui. Aha, no tak mówiłeś, no dobra, no zliczyłem. Jeszcze do Bangkoku, później na Koh Samui, tam już do samego końca, kończę książkę. To ciekawe, czy się zobaczymy jeszcze, może mi się uda przyjechać na Koh Samui, no fajnie by było. Pojadę z Bangkoku, później do Korei są kupione bilety i do Japonii też są kupione bilety, więc będzie kozacko. No. Później nie mam pojęcia, ale jakieś do maja będę siedział, więc będzie sobie oglądać, zapraszam sobie. Tak, także jak... 91 tysięcy już jest. Lecimy po stówę, jeszcze 9 tysięcy Piotrkowi brakuje do stówy i do srebrnego znaczka. Coś, na co zasługuje już bardzo dawno, także proszę mu pomóc. No, a wiele osób mi pisało właśnie, że chcieliby zobaczyć nową Japonię i Koreę. U mnie nie zobaczycie na razie, także wbijajcie do Piotrka i zobaczycie. Idziemy dalej, wracamy na trening. Forward, you do one, two, four. One, two, lean forward. Sweep, left knee, sweep knee. Two. Uwielbiam to. And left hand, and left hand. To jest piękna technika, naprawdę. Popatrzcie sobie na to, jak ktoś się interesuje. W tym samym momencie. Cyk, postawisz i od razu. Oj, to... Paweł, to już może być za dużo. Fajna technika naprawdę. To jest tajski moc. To dokładnie. Sweepy, kolana. Patrzcie, lewy, prawy, łokieć. Cały czas napiera na was. Znaczy kolano, nie łokieć. Odpychacie. Sweep, kolano i wycięcie. Jutro chłopaki od nas walczą z obozu. Będzie Kamil i Paweł. Pierwsi uczestnicy obozu w Muay Camp, którzy będą walczyć na stadionie profesjonalne walki Muay Thai. Urywki zobaczycie na pewno też. Z tym, że ja już nie będę kręcił, bo niestety ja wyjeżdżam, ale Paweł nagra. Na pewno wstawię na kanał. Sparingi teraz.
super ten obóz wyszedł. Powiem wam, że naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo dumni z tego, co zrobiliśmy przez te dwa tygodnie. Wakacje i trochę można powalczyć. Treningi dobre, naprawdę super. Paweł, wyżej ręce. Cała Polska na was patrzy. Panowie, ja jestem na posterunku. Ja tu patrzę, bo on tyle razy w twarz dostał. Mamy dentystę, akurat jak coś to robota będzie. Już widziałem, tam jedna jedynka poleciała. I uciekaj, od razu odchodź. Dobrze, dobrze. Ale walka. Ładno, prawie wyszło. Trzech promotorów, nasz zawodnik Paweł Ryga. Paweł. Nasz zawodnik Paweł. Kasper Boński z bitem przez pająka. No takie jest życie. Nabawił się arachnofobist. Dobrze było. Jutro ostatni trening. Przyjechaliśmy właśnie. Patrzcie, jaka fajna dziewczyna. Wyrwałem przed chwilą na skuter. Na skuter mój poleciała. Nie, bo mam znaczy, swój właśnie. A ja mam pożyczony. Ja nawet nie mam swojego. Bida. Idziemy właśnie na Banana Beach. Banana Beach to jest miejsce, które bardzo warto odwiedzić. Plaża, która bardzo warto odwiedzić. Jedna z najpiękniejszych na pewno na Phuket. Aktualnie dzisiaj tak średnia z pogodą dopisuje. Tak, uważajcie. Idziemy za moją ekipą. Ale wam pokażę. Jest cudowne miejsce i to jest dzika plaża. I zdecydowanie dlatego jest jedną z najlepszych. A później jedziemy na takie piękne schody też, które się schodzi do plaży. To wam też pokażę, bo to też warto zobaczyć. Ciekawe, czy się ktoś wywali zaraz. Oby nie. Jutro lecimy do Bangkoku i ruszamy w podróż. Tak jak wam mówiłem, odwiedzimy Koh Chang, Koh Mak, Koh Kut. Polecimy na północ, do Nan, do Pai chyba nie zdążymy. Chyba w Chiang Mai skończymy. Ale mamy fajny plan na fajną podróż. Trzeba uzupełnić trochę naszego e-booka w nowości, w nowe miejsca, w nowe restauracje, w nowe hotele, które będzie można albo polecić, albo nie. Także musimy sobie pojechać. Transkry będziemy robić jakieś... No... 20... Nie, chyba nie. Ale ile będziemy w podróży? Kiedy? Teraz? 3 tygodnie? Chyba nie. Nie, 2 tygodnie. 20 wyjeżdżamy, a będziemy... Aha, no dobra, będziemy 2,5 tygodnia. Aż tyle. No. Tu się schodzi na tą ładną plażę. Są w sumie 3 zejścia. Jak wybierzecie pierwsze, to jest takie najbardziej lightowe. Tu normalnie woda ma piękny, cudowny kolor. Ale dzisiaj jest zachmurzone trochę. W sierpniu, jak to byłem, nie było tu nikogo. Ta plaża miała to do siebie fajne, że była dzika i fajna bez ludzi. Ale mamy styczeń. Także ludzie są tu wszędzie po prostu. Dobra, nic. Kończę ten odcinek. Trzymajcie się. Zaraz ruszamy na Patong. Chłopaki jak idą zobaczyć, jak wygląda ping-pong show. No i jutro wracamy. Inaczej wracamy koło 12 wszyscy razem. Bo jutro o 10 mamy ostatni trening, a później po południu ruszam w podróż salą. Także będą teraz fajne odcinki z nowych miejsc Tajlandii, których jeszcze nie widzieliście. Trzymajcie się, pozdrawiam, zostawcie subskrypcję. I tak. Jest tam Piotrek, jakby co. Trzymam kciuki za Piotrka, żeby pojechał w podróż po Tajlandii. Dlatego... Widać cię? Widać mnie. Dobra, pozdrawiam. You think it's too late, but I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make